troje uczniów z zespołu szkół katolickich postanowiło zorganizować konkurs o zasięgu powiatowym na podobieństwo znanego z telewizji cyklu Talent Show. Znaleźli źródło finansowania i partnerów, swoją szkołę oraz Centrum Kultury i Sztuki. Założyli stronę internetową dedykowaną konkursowi i czekają na zgłoszenia do TCZEF Ma Talent. Dwoje z nich opowiedziało nam o celu przedsięwzięcia i za naszym pośrednictwem zaprosiło do wzięcia udziału młode, utalentowane osoby mieszkające w naszym powiecie bądź uczące się w szkołach powiatu tczewskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września. O konkursie mówią Maria Stencel i Jakub Sałek. Tczew Ma Talent to konkurs talentów dla młodzieży z naszego powiatu. I my jako samorząd uczniowski, w tym nasza trzyosobowa grupa, głównie zajmująca się organizacją, czyli Kuba, ja i jeszcze Jaskinia, postanowiliśmy go zorganizować, ponieważ wiemy, że jest wiele osób, które mają jakiś talent, ale nie mają gdzie go pokazać. I chcieliśmy im dać takie miejsce, żeby właśnie upublicznić to, co kochają robić. Aktualnie współpracujemy z naszą szkołą, gdzie będą odbywać się castingi z uczestnikami konkursu oraz Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbędzie się gala finałowa już 6 października. Ten projekt jest dość dobrze zdefiniowany. Macie już swoją stronę internetową, którą zresztą ty, Kuba, robiłeś. Jakim instrumentem jest ta strona? Do czego ona służy? Na stronie uczestnicy mogą zgłaszać swoją kandydaturę jako osoby indywidualne albo grupy, zespoły czy duety. Można się tam właśnie zgłosić, zapoznać z zasadami konkursu i wszystkimi szczegółami. Pierwszym krokiem jest wysłanie zgłoszenia. My otrzymamy zgłoszenie w systemie i odezwiemy się z potwierdzeniem. Drugim krokiem będą właśnie castingi, które odbędą się u nas w szkole. A trzecim krokiem będzie już gala finałowa 6 października na scenie w Centrum Kultury. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju talenty. Od śpiewania po taniec, przez nawet czarowanie. Konkurs jest o zasięgu powiatowym, także zapraszamy młodzież z całego powiatu tczewskiego. Na zgłoszenia czekamy do 15 września i widzimy się na castingach.